Mądrość tysiącleci, tradycyjna medycyna chińska, medycyna ajurwedyjska miały zrozumienie, które straciliśmy w dzisiejszej medycynie zachodniej. Zrozumieli, że pewne emocje wpływają na niektóre części ciała. Nerki przechowują strach, a wątroba gniew. Pomyśl o ludziach, którzy piją. Często nadmiernie pobudzają wątrobę i wpadają w gniew. Płuca wywołują emocje smutku. Ludzie, którzy mają tendencję do smutku, mają problemy z płucami. Wszyscy znamy ludzi, którzy w kółko opowiadają tę samą historię. Naprawdę cierpią w tej historii. Odkryliśmy, że to wszystkie miejsca, w których cierpią. Gdy czują się zobowiązani do robienia pewnych rzeczy, odbija się to na kolanach. Gdy nie czują się wspierani lub martwią się o swoje pieniądze, odbija się to na dolnej części pleców. Jeśli mają trudności z komunikacją lub czują, że ciężar świata spoczywa na ich barkach, wpływa to na górną część pleców i szyi. Chcę, żebyś zrozumiał, co wiedziały różne kultury. Jeśli odczuwasz ból kciuka, jest to bardzo znacząca emocja. Jeśli odczuwasz ból w łokciu, ramieniu, jeśli odczuwasz niewielki ból w klatce piersiowej, biodrach, żołądku czy jelitach, wiele osób nie rozumie połączenia całego ciała z ich mózgiem. Mózg, kiedy widzi obrazy, wytwarza emocje, które tworzą z kolei zachowania. Ten konflikt będzie im się powtarzał w kółko. Automatyczny mózg jest odpowiedzialny za utrzymywanie nas przy życiu. Pobiera to do określonej części ciała, aby osoba mogła dalej funkcjonować. Kiedy dzieje się to po raz pierwszy, jest bardzo jasne z punktem i skupionymi pierścieniami wokół niego. Im większy konflikt, tym większe skupienie pierścieni. To może być rak jądra lub rak jajnika. Jest to najpierw przekazywane do przekaźnika jajnika lub jądra w mózgu, a jednocześnie do samego narządu. Kiedy zaczniesz znajdować rozwiązania i naprawiać to, zobaczysz, że te skupione pierścienie i punkty zaczną zmieniać swój wygląd. Emocje mają tendencję do narastania, a my mamy tendencję do odpychania ich, gdy się zbierają. Nauczono nas stawiać opór rzeczom, przez które nie czujemy się dobrze, zamiast je odczuwać. Szukamy odpowiedzi. Problem polega na tym, że odpowiedzi nie są w naszym świecie, są w nas, bo emocje pochodzą z nas. Patrząc na matematykę, którą napisałem i koncepcje zawarte w tej matematyce, pokazują, że wewnątrz każdego protonu, każdej subatomowej cząstki w jądrze jest cała energia, cała informacja wszystkich innych atomów we wszechświecie. Kiedy wchodzimy do środka, łączymy się z tą jednością, z tą łącznością wszystkich rzeczy. Nazywamy te uwięzione emocje wzorcami, ale doświadczamy ich w ten sposób. Jeśli jest to doświadczenie, którego nie ukończyliśmy i wracamy do siebie, znajdujemy sposób, by powtarzać je w kółko. Traumatyzujemy samych siebie. Wybieramy partnerów, którzy wytwarzają tę samą dynamikę emocjonalną, te same upośledzenia fizjologiczne, bo nasza energia nie płynie. Teraz masz szansę obejrzeć ten film bezpłatnie. Kliknij link pod filmem, by dokonać rejestracji.